Od 1999 roku Górzno jako pierwsze w Polsce wprowadziło zasadę organizacji w przeddzień Mistrzostw Polski w triatlonie zawodów dla młodych adeptów tej dyscypliny sportu. W zawodach mini-triatlonowych biorą udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów, reprezentujących szkoły i kluby z terenu całego kraju. To jest Grzelak Igor z koła. Brawo Igor! Emeluta jest jak on to! I mamy stopień! Minęło niespełna 6 lat od premierowych mistrzostw triatlonowych, by w Górznie po raz pierwszy w Europie odbyły się zawody duatlonowe. Startują w nich zawodnicy niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich. Na duatlon składają się pływanie oraz wyścig. Prowadzone są dwie klasyfikacje w kategorii tetraplegia oraz paraplegia. Zapał oraz determinacja startujących zawodników sprawiają, że są nagradzani wielkimi brawami oraz słowami podziwu i uznania. W 2000 roku odbyły się pierwsze zawody w biegu po schodach. Zawody te odbywają się cyklicznie do dnia dzisiejszego, a liczba zawodników wciąż rośnie. Zawody składają się z dwóch etapów. Pierwszy – bieg po schodach w kierunku kościoła oraz drugi – w kierunku Ośrodka Edukacji Ekologicznej Wilga. Suma dwóch biegów decyduje o kolejności na mecie. Razem do pokonania są 282 stopnie. Zawody rozgrywane są zawsze na przełomie września i października. W 2002 roku odbył się pierwszy piknik plażowej piłki siatkowej. Jest to dwudniowa impreza o zasięgu ogólnopolskim, w historii której maksymalny udział zgłosiło około 40 par sympatyków gry w siatkówkę na piasku. Pierwsze turnieje rozgrywane były na 5 boiskach uniwersalnego kompleksu boisk piaszczystych imienia Freda Flintstona. Od kilku lat zmagania siatkarzy plażowych odbywają się na boiskach piaszczystych zlokalizowanych na terenach rekreacyjnych Wisiałki. W 2003 roku z inicjatywy Roberta Stańko rozegrano pierwszy otwarty integracyjny turniej siatkówki Żadnych Granic. Gościem honorowym do dziś grającym w tym turnieju jest kadra Polski osób niepełnosprawnych Start. Ideą imprezy jest integracja zawodników oraz przekonanie społeczeństwa o tym, że nie ma żadnych granic ani barier fizycznych dla osób niepełnosprawnych chcących czynnie uczestniczyć w wydarzeniach sportowych. Najlepszym tego przykładem jest zwycięstwo kadry Polski osób niepełnosprawnych w pierwszej edycji tego turnieju, w którym udział wzięło 12 drużyn z terenu całego kraju. Od 2004 roku rozgrywana jest kolejna impreza sportowa. Nocny turniej siatkówki plażowej 3x S, który organizowany jest zawsze w noc poprzedzającą Mistrzostwa Polski w triatlonie. Corocznie udział w turnieju zgłasza około 30-40 par siatkarskich z terenu całego kraju. Pierwsze turnieje rozgrywane na dwóch oświetlonych boiskach kompleksu sportowego, któremu patronuje Fred Flintstone, rozpoczynały się w godzinach popołudniowych i trwały do wczesnych godzin porannych następnego dnia. Pierwotna nazwa 3x S wywodziła się od pierwszych liter nazwisk organizatorów i sponsorów. Szmelter Mirosław, Sołtysiak Tomasz oraz Stańko Robert. Obecnie cyfra przed literą S jest sprawą otwartą, w związku z tym zapraszamy zainteresowanych do współpracy. Dzięki zaangażowaniu władz miejskich oraz Wojskowego Klubu Sportowego Zawisza w styczniu 2011 roku swoją działalność rozpoczęły nowe dyscypliny sportowe – kanadyjki oraz kajaki polo. Nowe dyscypliny sportów wodnych od samego początku okazały się strzałem w dziesiątkę. Już od pierwszych zawodów regatowych w czerwcu 2011 roku zawodnicy nowej sekcji osiągnęli sukcesy, zdobywając 2 brązowe i 1 złoty medal, zwiastując tym samym wspaniały rozwój górzniejskiego klubu.
młodą, ale ostatnio bardzo prężnie rozwijającą się dyscypliną sportu. To są, są to kajaki, które rozwijane są pod skrzydłami klubu sportowego Zawisza Bydgoszcz. Młodzież i dzieci z terenu gminy już po kilkunastu miesiącach treningów osiągają bardzo dobre wyniki medalowe na imprezach, zawodach rangi Mistrzostw Polski. Bogaty program wydarzeń sportowych niewątpliwie zapewnia ogromną dawkę adrenaliny. I to zarówno zawodnikom uczestniczącym w zmaganiach sportowych, jak i kibicom, żarliwie dopingującym swoich faworytów. Równolegle do zmagań sportowych na zakończenie często organizowane są festyny rekreacyjne z ciekawym programem rozrywkowym. Są one przygotowane z myślą o zawodnikach, kibicach, turystach i oczywiście mieszkańcach naszej gminy i okolic. Wśród stoisk handlowych, gastronomicznych, placów zabaw dla najmłodszych wieczorem można miło spędzić czas przy rytmach dobrej muzyki, zachęcającej do zabawy na świeżym powietrzu. Gwarancją udanego wieczoru przeplatanego konkursami dla publiczności są artyści oraz zespoły znane z polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Na górzmiejskiej scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Czerwone Gitary, Norbi, Rudy Schubert, Gabriel Fleszar, Polska Abba, Babylon, Mega Dance, Maxell i wiele innych. Koncerty połączone z zabawą muzyczną najczęściej trwają do późnych godzin wieczorem. Zapraszamy do jednego z najmniejszych miast w Polsce, posiadającego nowoczesną bazę sportową, turystyczną i rekreacyjną. Pamiętajmy, małe jest piękne. Zapraszam do odwiedzenia Górna, abyście Państwo mogli osobiście przekonać się o walorach naszego pięknego miasteczka. Mistrzostwa Polski w triatlonie markowym produktem gminy Górzno, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu gminy Górzno.